Słowa premiera o obwodnicy zachodniej, bo tam pojawiły się wątpliwości o jaką to obwodnicę chodzi, czy ta Sudu Piaskowa, czy ta od Ekookien, by tutaj to wyjaśnić, co miał premier na myśli. Bo to nazywała się wschodnia druga część, tak? Ta... Do pana prezydenta czy do mnie? No obojętnie, nie chodzi o tylko, żeby po prostu to wyjaśnić. Tutaj chodzi, drodzy państwo, o obwodnicę w ciągu drogi krajowej numer 45, która będzie okrążała nasze miasto od zachodu. Tak więc ta droga, którą jedziemy na północ, na Opole, od zachodu przez te tereny, które są no już poza granicami Raciborza, i droga będzie łączyła się z istniejącą drogą 45 prawdopodobnie na wysokości Sudołu, a więc w okolicy, gdzie przechodziła między Raciborzem a Wojnowicami. To jest od Piaskowej wzdłuż Płoni do Sudoła, tak? Ta droga. Nie. Płonia to jest... Jeszcze raz. Ja może... Pan prezydent może obrazowo. To chodzi, szanowni państwo, panie redaktorze, o fragment drogi, który przebiegał będzie od istniejącego ronda przy firmie Hempest w Rudniku. Później kierując się na jakby południe w kierunku na Żerdziny. I stamtąd od zachodniej strony otaczał Racibórz za Ocicami aż do drogi krajowej 45 za Sudołem. To tutaj, jeżeli mówimy o zachodniej obwodnicy Raciborza, to mamy na myśli właśnie ten przebieg. Niezależnie od tego, w tej chwili projektujemy wschodnią obwodnicę Raciborza. Żeśmy już o uzyskanie decyzji środowiskowej na ten fragment i tutaj jest właśnie to, o czym pan wspomniał, fragment drogi od Sudoła poprzez tereny gdzieś za Rafako, Płonie, aż do ulicy Piaskowej. Także to jest inny projekt, który też jest już procedowany, już był wcześniej po prostu przez nas zainicjowany na mocy podpisanego porozumienia z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad. Czy to jest nowa obwodnica, tak? Bo ta obwodnica od ronda Rudnickiego to jest droga wojewódzka, ma być ślad 9 czy 5. To ma być ślad 9 czy 5, niemniej ten ślad jakby po stronie dróg wojewódzkich ma się zakończyć w Żerdzinach na wysokości tam skrzyżowania na drogi wojewódzkie na Pawłów. A tutaj jest pomyślane dalej doprowadzenie tego do drogi krajowej 45, także aby zamknąć właśnie ten tą sieć dróg do drogi krajowej właśnie w Sudole. Czy to jest taki, można powiedzieć, koncepcja, pomysł, cały początek prac studyjnych? Te prace studyjne już były prowadzone przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad. Tak wynika z posiadanej przeze mnie wiedzy. Natomiast co do jakby stanu realizacji projektu, to teraz... Czy to chodzi o lata 90. ten projekt równolegle do Starowiejskiej, tak? Ta obwodnica zachodnia? On akurat trochę inaczej przebiegał wtedy. Ale to jest ten pomysł. Nie, on miał bliżej nawet przez Miedonię przebiegać, tak? Przez Miedonię, czy tak bokiem przebiegać do Starowiejskiej, to mówimy o zupełnie innym śladzie. A tam była mowa, że to chodzi o tereny inwestycyjne. No, ja zrozumiałem też, że to są tereny inwestycyjne, za które państwo mówiliście z panem ministrem Budą, że to jednak tam przy Rafako, no to by było inny zupełnie. Ta droga, o której mówił pan premier, ona będzie łączyła się z drogą krajową 45 stosunkowo blisko tej nowej strefy przemysłowej. Droga, o którą pan redaktor pytał, ta droga z Płoni przez tereny, część terenów Rafako, która łączyłaby się z drogą 45 od strony wschodniej, będzie jeszcze bliżej. Natomiast to jest pewien łącznik, element wschodniej obwodnicy, tej, która połączyłaby się z ulicą Piaskową. Natomiast ta droga, o której rozmawialiśmy, jak mówił pan premier, to jest tak naprawdę realizacja, odpowiedź na te potrzeby, które są też zgłaszane z uwagi na coraz bardziej intensywny ruch ciężarowy na trasie od granicy czeskiej poprzez drogę 45, tam gdzie kierowcy sobie skracają tamtędy dojazd do autostrady A4, jadą trasą przez właśnie ulicę Starowiejską, przez nasze miasto się przebijają po to, żeby dotrzeć w Krapkowicach do drogi A4.
To jest coś, co zostało w ostatnich latach zauważone przez Generalną Dyrekcję i ta droga, nowa obwodnica od zachodu, ma właśnie pomóc ten ruch rozładować. Proszę mi powiedzieć, tam liderem tego projektu będzie miasto, jak w przypadku tej drugiej wschodniej, czy Generalna Dyrekcja? Jaki jest kalendarz? Bo to, rozumiem, studium korytarzowe, tak będzie musiało być wykonane? Tutaj, Szanowni Państwo, to jest droga, w ogromnym stopniu to będzie droga krajowa. Tak więc w tym to zakresie, wiadomo, tylko teraz w tym zakresie nowy ślad, Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, w dużym stopniu to będzie nowy ślad. Natomiast co do szczegółów, myślę, że będziemy też z Ministerstwem Infrastruktury te informacje przedstawiali w odpowiednim czasie. Najważniejsze jest to, że decyzja o wpisaniu tego na listę priorytetową mamy już ją podjętą, to pozwoli na przyspieszenie prac, a przede wszystkim zabezpieczenie środków. Będziemy też rozmawiali o tym, w jakim standardzie droga powinna być. Czy to powinna być droga jednojezdniowa, czy dwujezdniowa, w zależności od tego, jaka będzie rezerwa terenowa, ile też środków w budżecie się to znajdzie, jakie będą analizy projektowane natężenia ruchu, takie decyzje będą podejmowane. Mamy ten pierwszy krok, to jest pierwszy etap procesu, który na pewno trochę potrwa, ale ważne, że w tę stronę idziemy. Ja pytam dlatego, że tu prezydent wspomniał, że jakieś prace studialne już Generalna Dyrekcja prowadziła, więc stąd też pytanie, jaki będzie kalendarz, od czego trzeba zacząć, czy tamtą dokumentację, czy to jest na etapie, no jakby to pan prezydent wyjaśnił, co Generalna Dyrekcja już ma w kwestii tej dokumentacyjnej, jeśli chodzi o tą drogę. Będzie to wykorzystane w jakimś stopniu, natomiast to będą, o tym będą decydowali fachowcy, na ile istniejące analizy mogą być wykorzystane, na ile one będą wymagały ponownego przebadania, przestudiowania tego, co się w międzyczasie zmieniło. Zdajemy sobie sprawę z tego, że chcieliby wszyscy mieć jak najwięcej informacji jak najszybciej i z pewnością, jak tylko to będzie możliwe, te informacje będą podawane. Jeszcze jedno pytanie, jeśli można, tam na planie tej nowej strefy z ostatniej konferencji z ministrem Budo wynika, że wszystkie chyba cztery warianty przebiegu tej obwodnicy wschodniej biegną przez tą działkę, która jest przeznaczona dla dużego inwestora. Czy te prace projektowe, bo tam one są zaawansowane, będą powtórzone w tym fragmencie? Czy ta droga krajowa będzie biegła przez tą działkę przeznaczoną pod tą strefę? Bo jeśli to porównamy mapy, to są publikowane przez urząd te różne warianty, to wszystkie cztery biegną właśnie przez strefę dla dużego biznesu. Tak, te warianty biegną właśnie przez tą strefę, no nie da się tego inaczej tam poprowadzić, natomiast ja bym tutaj przesądzał, czy to będzie miała charakter drogi krajowej, czy też zarządcą będzie gmina. To jest jakby w tej chwili drugi projekt, tak? Także nie chciałbym, żebyśmy tutaj te pojęcia mieszali. Tu pan premier mówił o zachodniej obwodnicy Raciborza. Natomiast to, co, do czego się odnosi pan redaktor, tutaj chodzi o tak zwaną wschodnią obwodnicę Raciborza, która jest projektowana. I między innymi ta droga miała też posłużyć temu, aby skomunikować właśnie tą strefę gospodarczą, czy strefę przemysłową przy ulicy Sosnowickiej, ulicy Studziennej, tak aby ewentualny ruch związany z działalnością gospodarczą wyprowadzić poza obszar naszej dzielnicy, czyli Studziennej. Czy to jest zrozumiałe? Tylko chodzi o to, czy ta droga pozostanie, będzie biegła jeden z wariantów przez strefę gospodarczą, czy zostanie to wyprowadzone poza ten teren dla inwestorów? Tego nie można wyprowadzić po prostu poza ten teren, bo taki jest układ przestrzenny i tego terenu po prostu, że część drogi no, będzie zajmować po prostu i to jest jakby jak najbardziej działanie i racjonalne i typowe, bo na każda strefa musi być w jakiś sposób skomunikowana z istniejącym układem drogowym, także. Jeśli można, jeszcze jedno pytanie. Wojewoda w ostatniej wizycie w Raciborzu zapowiedział, że koniec okresu trwałości tego projektu związanego ze suchym zbiornikiem rozpoczyna prace związane z przebudową suchego zbiornika na mokry. Ta strefa jest przy zaporze bocznej, w zasadzie w narożu bocznej i czołowej. Czy te plany rządu budowy starego zbiornika w jakikolwiek sposób będą kolidowały z tą strefą? Czy tamte tereny będą potrzebne pod rozbudowę, na przykład zapór bocznych, jeśli miałby to być stały akwen? Jeśli chodzi o plany rządu, to no rzeczywiście biorą pod uwagę te aktualne uwarunkowania techniczne i wynika z nich, przynajmniej według mojej wiedzy, nie jestem
inżynierem, hydrologiem, natomiast z tych informacji, które mamy, wynika, że aktualne urządzenia techniczne pozwalają na to, żeby ten zbiornik przekształcić w zbiornik mokry bez konieczności rozbudowy istniejących urządzeń. Jeżeli to się potwierdzi, to tak naprawdę nie będzie potrzebny żaden dodatkowy teren, żadna dodatkowa rezerwa. Rozmowy w tej sprawie są prowadzone, analizy będą, no, okres całości projektu rzeczywiście jest i to się musi odbyć w taki sposób, żeby nie było ryzyka dla budżetu państwa także, no bo to są kwestie finansowe. Natomiast naszym celem jest doprowadzenie do tego, żeby zbiornik, który w warunkach nieprzewidzianych, czy może właśnie przewidzianych, ale w warunkach jednak dość wyjątkowych, wykazał, że tę wodę jest w stanie zatrzymać w sposób bezpieczny, że można go również bezpiecznie przekształcić w zbiornik mokry w aktualnych uwarunkowaniach. I myślę, że w tę stronę będziemy szli. No to jeszcze, jeśli można, ostatnie pytanie. PKP ogłosiłaś przetarg na wykonanie dokumentacji przebudowy tej linii E59. Jeśli tam spojrzymy na specyfikację istotnych warunków zamówienia, to nie ma tam informacji o przygotowaniu tej infrastruktury kolejowej pod tą strefę. Jest przebudowa stacji Racibórz, modernizacja przystanku Tworków. Czy tu też będzie wniosek o to, żeby przeprojektować? Oczywiście to nie jest konieczne, no bo strefa bez dostępu do kolei też się może odbyć, ale byłby to na pewno atut, gdyby zmodernizowana linia E59 uwzględniała bocznice kolejowe, takie jak na przykład Marafaku. Sprawa wygląda w ten sposób, że w tej chwili można, ta strefa jest bezpośrednio położona przy linii kolejowej, jeżeli mówimy w naszej nomenklaturze polskiej, to jest linia kolejowa 151. Jest możliwość w każdym czasie, można powiedzieć, wybudowania dodatkowej bocznicy czy rozjazdu, natomiast PKP PLK nie buduje jakby czegoś na wyrost, tak, czy na zapas. Takich działań się po prostu nie prowadzi, tym bardziej, że na razie trudno przesądzać o charakterze prowadzonej działalności i o tym, czy w ogóle dla tej działalności korzystanie z infrastruktury kolejowej będzie niezbędne. Tego na dzisiaj nie wiemy. Jeżeli w przyszłości taka potrzeba wystąpi, to jest możliwość, aby tą infrastrukturę już wtedy na koszt inwestora oczywiście, a nie na koszt PLK, zmodernizować w taki sposób, aby udostępnić właśnie tą linię kolejową 151 dla ruchu właśnie towarowego, czy z tej właśnie strefy przemysłowej przy ulicy Studziennej Sosnowieckiej. Tylko że tam dokumenty rządowe mówią, że ta przebudowa jest na liście podstawowej, to jest dobra wiadomość, nie na rezerwowej, ale dofinansowania przez środki unijne, więc wszedłby nam okres trwałości. Ten okres trwałości mógłby później wykluczyć możliwość przebudowy tej linii, żeby połączyć ją z nową strefą. Dobudowa bocznicy chyba nie była przebudowy linii. Nie wiem tego tak 100%, ale wydaje mi się, że... No dlatego pytam, jak tutaj uwarunkowanie. Sprawdzimy, panie redaktorze. Zweryfikujemy. Dobrze, że pan takie szczegóły zwraca uwagę. Sprawdzimy, jak to wygląda, ale generalnie jak są inwestycje w ekonomiczne, dodatkowe bocznice, generalnie można budować. To zwykle nie powoduje. Ja pytam, czy na tym etapie nie dałoby się wprowadzić kolej? To teraz do tej dokumentacji, czy ona już powstała, czy dopiero powstaje? Zweryfikujemy. Ta dokumentacja jest tworzona w tej chwili. Natomiast to musi odpowiadać po prostu wykonanie, musi faktycznie być zapotrzebowanie. Tak? Najpierw musi wystąpić zapotrzebowanie po to, aby w odpowiedzi na to w taki sposób przygotować tą infrastrukturę kolejową, aby umożliwić dostęp do tej sieci. I tak jak powiedziałem, trudno dzisiaj przesądzać co do charakteru prowadzonej działalności i potrzeby korzystania z infrastruktury kolejowej. Natomiast faktycznie ta strefa jest obok linii kolejowej i jest możliwość wykorzystania właśnie tej infrastruktury kolejowej. Jeszcze już ostatnie pytanie do pana ministra. Też, tak, tak. Strefa to Muzeum Piastów, Centrum Piastów. Też nie zostało to do końca wyjaśnione, o jaką inwestycję tutaj chodzi. Też są takie pytania. Premier o tym wspominał. To w tej sprawie pozwoli pan, panie redaktorze, że jeszcze będę prosił o chwilę cierpliwości, bo możliwe, że w kolejnych dniach będziemy w stanie powiedzieć na temat nieco więcej. Z tego, co premier ujawnił, to jest lista 100 muzeów, tak, które będzie prowadziło ministerstwo. Bardzo proszę o jeszcze kilka dni cierpliwości. Myślę, że będziemy w stanie wtedy trochę więcej na temat powiedzieć. Zdaję sobie sprawę, że to jest bardzo interesująca wypowiedź i
mam nadzieję, że tą ciekawość będziemy w stanie niedługo zaspokoić. Czy nie jest to Muzeum Piastów i Przemyśliwym na Zamku, mówiąc krótko? Proszę o kilka dni cierpliwości. Tempest. Tempest, tak. Skrzyżowanie obecnie tutaj jest zaznaczona. Mówię ślad drogi wojewódzkiej 935. Tutaj właśnie zaczynasz. Tempest z tymi ciągnikami, tam w Strzygnicy. W Grudniku, tak. Poprzez pola tej właśnie Skarbu Państwa w większości. Ma dobiegać się do skrzyżowania z drogą wojewódzką 916, bodajże na Głupczyce. Później prawdopodobnie zostanie wykorzystany jeszcze kawałek przyprawny czy ślad tej drogi Raciborz Głupczyce, po czym od zachodu pomiędzy Ocicami a Wojnowicami taki przebieg ma być aż do skrzyżowania z drogą 45 na za dzielnicą Sudu gdzieś w tym regionie. Rozumiem, że tamten ślad to jest ten, który ma robić wojewódzka.